Witam Państwa serdecznie. Nadajemy ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Proszę Państwa, będę dzisiaj mówił o książce, którą ściągnąłem z rynku. To w zasadzie nie jest książka, to jest periodyk. Uniwersytet Łódzki, którego wydawnictwo bardzo lubię i czasem współpracuję z nimi, wydaje takie rzeczy. To się nazywa Bizantyna Lodzienzja. I to są po prostu tomy poświęcone historii Bizancjum, wydawane niewielkim kosztem, jak widać, bo oprawa jest miękka, ale przyzwoita. Proszę Państwa, ja sobie wybrałem jeden, który się wiąże z naszymi poprzednimi tutaj dyskusjami dotyczącymi dirhemów arabskich, o których mówiliśmy przy okazji książki Srebro i Władza Dariusza Adamczyka. Czyli wybrałem sobie taki tom pod tytułem U boku Bazyleusa, Frankowie i Waregowie w Cesarstwie Bizantyńskim w XI wieku. XI wiek to jest, proszę Państwa, ten wiek, w którym został zamordowany święty Stanisław, biskup i męczennik, a historia XI wieku jest rozpatrywana w Polsce jako coś takiego, w czym Bizancjum nie bierze udziału. Więc to jest bardzo ciekawa perspektywa. To jest tak, jakby mówić o II wojnie światowej bez Hitlera. Przepraszam wszystkich wielbicieli historii Cesarstwa Wschodniego i wszystkich bizantynologów. Może inaczej. To tak, jakby mówić o II wojnie albo o kolonizacji bez Imperium Brytyjskiego. O, była kolonizacja, ale Brytyjczyków w niej nie było. Tak? Więc proszę Państwa, no, Bizancjum i polityka Greków jest czynnikiem przemożnym. Do upadku, do samego upadku Konstantynopola. Jest to czynnik przemożny. Proszę Państwa, przedmiotem oni ingerują wszędzie, od Rzymu po Skandynawię. Globalizacja wtedy istnieje, proszę Państwa. Tytuł tej pracy to U boku Bazyleusa, Frankowie i Waregowie w Cesarstwie Bizantyńskim. Proszę Państwa, o czym jest ta książka? Bardzo szczegółowe omówienie aspektów militarnych funkcjonowania cesarstwa. To jest historia, to jest praca z zakresu historii wojskowości. Jak wyglądało wojsko bizantyńskie, jak było podzielone, jak funkcjonowało, kogo do tego wojska zaciągano. To jest bardzo ciekawe, dlatego że dowiedziałem się z tej książki, że w pewnym momencie połowa mieszkańców Bizancjum to byli Ormianie. Na przykład, tak, którym rodowici Grecy, no, oni myśleli o sobie jako o Grekach, tylko jako o Rzymianach po prostu, nie ufali i z wielką ostrożnością powierzali im funkcje w armii. Stąd, proszę Państwa, ta polityka cesarska i polityka dworu w Konstantynopolu, która preferuje obecność przy cesarzu i w poszczególnych regionach, to się tutaj wszystko po grecku nazywa, ja nie powtórzę, więc nawet nie będę próbował. To jest bardzo dokładnie omówione razem z tą nomenklaturą, jakiej używano w tamtych czasach w cesarstwie. Proszę Państwa, chodzi o to, żeby zatrudniać w armii, bo tak to trzeba nazwać, żeby werbować do armii nacje odległe. Bo one są bardziej lojalne niż ci, którzy przybywają na miejscu, którzy widząc, bo to niestety nie dało się nie dostrzec, słabość funkcjonowania organizmu państwowego wschodniego cesarstwa, nie próbują się pokusić o jakieś szantaże albo wręcz bunty krwawe. Stąd kwestia taka, że zarówno w armii, jak i na dworze cesarskim służą Frankowie, służą Waregowie, służą Normanowie, a później, proszę Państwa, także Turcy. To jest zaskakujące, przynajmniej dla mnie, ponieważ ja nie znam historii Bizancjum, jak większość Polaków niestety. Nie znamy historii Bizancjum, bo ona została nam odjęta. To jest po prostu jakiś kosmiczny absurd, że my się interesujemy historią i nie widzimy polityki bizantyjskiej. Jeszcze w czasach, kiedy ta polityka bardzo dużo znaczyła. Proszę Państwa, okazuje się, że w pewnym momencie w armii cesarskiej w samym Konstantynopolu służą Turcy. To dziwne. Natomiast tak było.
A dlaczego tak było, to Państwo przekonacie się czytając tę książkę, ponieważ autor oczywiście robi to, co ja najbardziej lubię, czyli omawia aspekty ekonomiczne funkcjonowania tego bizantyńskiego wojska, omawia jego lokacje w poszczególnych regionach cesarstwa, omawia rolę nowych, często podbitych ludów, które na początku walczyły z Konstantynopolem, a potem stały się podporą tronu, albo przynajmniej częściowo stały się podporą tronu, albo zostały zassane jako siła najemna w walce na przykład z Arabami, prawda? Albo z Persami. Mówię tutaj o Bułgarach, tak? Którzy przecież toczyli krwawe wojny z cesarstwem. Potem zostali pokonani przez cesarza Bazylego, a następnie część z tych Bułgarów po prostu przeszła na służbę cesarską i stworzyła coś w rodzaju nowej kasty arystokratycznej nad Bosforem. Proszę Państwa, bardzo ciekawa rzecz, pełna zaskakujących momentów. Autor jest bardzo młodym człowiekiem, urodzonym w roku 1983. Nazywa się Szymon Wierzbiński. Ja go jeszcze nie poznałem i nie napisałem do niego, ale to tylko dlatego, że zbliżająca się konferencja w Kliczkowie i kolejna w Turznie ma pełną obsadę. Ja nie zamierzam na razie zawracać nikomu głowy swoimi pomysłami, a co będzie później, to się okaże. Nie uprzedzajmy faktów. Ale jeżeli te konferencje dalej będą, to ja postaram się pana Wierzbińskiego zaprosić, żeby on nam coś o tych fascynujących militarnych aspektach funkcjonowania Cesarstwa Wschodniego opowiedział. Proszę Państwa, dzisiaj na blogu, kiedy wrzuciłem tę książkę, kolega Wester umieścił masę linków do innych publikacji dotyczących historii Bizancjum. To jest szalenie ważne, że takie książki się ukazują, że jest ich dużo, że one są tłumaczone z języków obcych. Te akurat, które Wester pokazał, to były z francuskiego tłumaczone. Wydał je WAM. Więc proszę Państwa, chyba będzie trzeba się tym zająć głębiej. Może zaczniemy od jakiegoś nawigatora poświęconego Bizancjum. Ale jeszcze zobaczymy. Na razie jest tyle pracy, że opanowanie bieżączki jest bardzo kłopotliwe i bardzo trudne. No, a potem się zobaczy, bo temat jest fascynujący, szczególnie jeżeli idzie o te sprawy dotyczące polityki bizantyńskiej za Karpatami. Ponieważ Jacek Drobny, który teraz pisze trochę długo, ale on pisze długo, bo jest bardzo dokładny i taki szczegółowy, tekst do nowego nawigatora poświęconego Wenecji, w związku z tym ten nawigator ukaże się z lekkim opóźnieniem. Czytał taką pracę dawno temu wydaną Georga, bądź jak ktoś chce, Grigoria Ostrogorskiego, Dzieje Bizancjum, polecam. No, ciekawe rzeczy tam wychodzą. Na przykład nie pamiętam, który król czeski w XII wieku złożył hołd cesarzowi z Konstantynopola. W XII wieku król czeski złożył hołd cesarzowi z Konstantynopola, proszę Państwa. To się nie mieści w tej komiksowej i wodewilowej historii, którą my mamy przykrojoną na nasz użytek i na użytek naszych dzieci, które uczą się w szkołach. A skoro się nie mieści, no to tym bardziej należy o tym mówić i tym bardziej należy w ogóle pogratulować pracownikom naukowym Uniwersytetu Łódzkiego tej fantastycznej inicjatywy. Ja nie wiem, kto za tym stoi, jaka jest inspiracja i jaki jest cel, ale jeżeli będę miał takie możliwości, to będę te książki do swojej księgarni ściągał i będę o nich mówił, bo to jest, uważam, że warto. Uważam, że warto, żeby nam tylko siły starczyło, żeby się tym jeszcze zająć, bo tych tematów, w których się grzebiemy i które rozmontowujemy, jest bardzo dużo. A do tego jeszcze dochodzi nam bieżączka i się robi trochę gęsto. No dobrze, ale temat jest bardzo ważny. Bardzo ważny i bardzo ciekawy, tak jak mówię, szczególnie te kwestie dotyczące polityki Konstantynopola na Rusi i za Karpatami w X, XI i XII wieku. Na razie to tyle, jeszcze do tego wrócimy. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.